Siema, z tej strony Lejmon, to jest Five Nights at Freddy's 4 i dzisiaj przechodzę noc siódmą. To może zająć mi trochę więcej czasu niż poprzednie noce, ale zobaczymy się dopiero w udanej próbie.
Za piątą próbą chyba? Nie wiem, nic nie liczyłem. Ale siedziałem nad tym ledwie pół godziny. Co prawda nie jest jeszcze ostatnia noc. To jest minor spoiler, naprawdę, ta gra wyszła 6 lat temu. No. No to jest pudełko, którego zawartość do tej pory nikt nie zgadł. Możliwe, że niektóre rzeczy powinny zostać zapomniane, przynajmniej na razie. Trzecia gwiazdka w menu głównym. Chcę się wypowiedzieć na temat tej gry, w sensie na temat tego, jak bardzo najtrudniejsze tryby są tu ułatwione. To, że pojawia się w tych nocach o 4 w nocy Fredbear, czy tak jak teraz, pojawiał się Nightmare. Nie świeciłem na niego, bo łatwo jest sobie spieprzyć noc przez to, że zamiast zamknąć od razu drzwi, zaświecisz mu na ryj i no, umierasz. To jest tak kurewskie ułatwienie, tak łatwiejsze wtedy są te noce. Była taka noc z maksymalną inteligencją wszystkich czterech animatroników, to by było tak kurwa ciężkie. To by było 1000 razy cięższe. Ale dobra, jak zwykle się trzęsę, ale jest w tej grze możliwa do przejścia noc ósma. W tym menu, w którym teraz się znajduję, trzeba po prostu wpisać na klawiaturze 20, 20, 20, 20, i w tym momencie widzimy tutaj noc ósmą, czyli tryb 20, 20, 20. Czyli oryginalnie w pierwszym FNAF-ie, tak? Taka była najtrudniejsza noc w FNAF-ie jedynce. Ale to zostaje sobie na kiedy indziej. Także to tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że mimo wszystko fajnie się wam oglądało. Trzymajcie się i do następnego. Cześć!